zobacz, ile kto uprawia. Przy 10 arach to można zrobić tak, że idą deszcza, no zdążyło się, no to, to też takie oberwać, to jakieś pieniądze się wzięło, ale to wtedy wszyscy rwią na kupę. Cena spada, jak nie zdąży, to niewiele stracił. A jak ma dużo, no to będzie patrzył wszystkie portale internetowe i w telewizji, jaka będzie pogoda, co u nas będzie lało i może dostać zawału. Ale tak generalnie jest. No ja jej też nie umiałem wytłumaczyć tej córce Tadeusza, no dlaczego ekonomicznie. No ja jej mogę przeliczać to, że na pewno opłaci się zadaszać sady, gdzie jest owocowanie. To nie ma co zadaszać sadu, gdzie się nie miało owocowania, no bo to zadaszyć i liczyć, że się będzie owocowanie, no to nie ma sensu. Jeśli sad owocuje, no to myślę, że warto. Może po pierwsze, że no, jak tak chce żyć dłużej, no to zadaszyć. No chyba, że to jest ktoś traktuje jako taki dodatek. Więc to nie ma sensu, ale mówię, można to liczyć różnie. Można liczyć tak jak w tym roku. Ktoś ma piękne czereśnie, powiedzmy, no nie wiem, 10, 15, można liczyć i 20 do sektora i przyjdzie taki tydzień, jak myśmy tutaj mieli i tak jeszcze zostaje tam parę procent, albo nawet nie warto tego zbierać, bo osy się zlecą i wtedy cena skacze i ktoś pomyśli, że on miał 10, powiedzmy te 10 ton z hektara ładnej czereśni, można sprzedać po 14 zł, praktycznie zadaszenie się zwraca. Ale ktoś powie, że no tak, ale ja miałem czereśnie, zdążyłem zerwać i sprzedałem, no ale tak, to teraz wiadomo, że przed deszczami cena spadła, bo było tego dużo, no to powiedzmy, że ładny towar, ale ona jeszcze była nie tak dojrzała. To tak, po pierwsze nadrośnie, bo można przytrzymać dłużej, cena trochę wzrośnie, więc tak, trzeba by to przeliczać, że trochę tona, 2, 3, 4, 5 więcej, lepsza cena. Albo można przeliczać, że po prostu no, ma się te 10 ton, sprzedać po 14 zł za przez rodzinę. No jak to chce, tak można liczyć się. Tak, żeby dobrze się czuć po prostu. Nie, no to generalnie, żeby się... Znaczy ja powiem tak, no nie tylko mam pod zadaszeniami, nie tylko mam zadaszenie, bo mam sporo sadów, powiedzmy, mam wczesne odmiany, ale to mówię, no na pewno uzasadnione, najbardziej uzasadnione ekonomicznie jest zadaszenie późnych odmian. Wtedy można to opóźnić, są możliwości, znaczy możliwości, po prostu wizja możliwości eksportu tych czereśni, ale to też jest kwestia nas, producentów, ilości dogadania się zaplecza technicznego, bo tak zerwać i tak, no jak się do Rosji sprzedaje, no to tak trochę już, znaczy oni też wymagają, jak będą mieli możliwość kupienia czereśni schłodzonej, przesortowanej, zapakowanej w odpowiednie worki, które tworzą atmosferę kontrolowaną, no to oni wtedy nie będą szukać byle czego, no bo wiadomo, dzisiaj na rynku też byle co, no to kosztuje niewielkie pieniądze, a naprytowa swoje kosztuje. No i tak się ma. Czy stosuje pan regalizm do ograniczenia wzrostu? A było. Do wzrostu nie. Do wzrostu nie, na podtrzymanie. W tym roku pierwszy raz stosowałem. Jakie dawki i jakie drogi? No z tego co znaczy to jest tak po kwitnieniu około 3 tygodni, w dawce pół kilo na hektar. Ma to być wystarczające. Znaczy to tylko do podtrzymania, jeśli to zadziała. Ale to mówię, po roku doświadczenia nie umiem powiedzieć, a zwłaszcza, że gdybym miał odpowiedzieć na 100%, to musiałbym zostawić kontrolę. A jakoś tak to zostawiłem. Znaczy no nie, bo nie pomyślałem o tym, żeby kontrolnie to zostawić. A już tyle prób, tyle doświadczeń, no tutaj no, jeśli chodzi na przykład, mam tutaj bardzo wysokie pH, bo nie wiem dlaczego mam około 8, nawet 7, 8, powyżej 8, 4 pH, zwłaszcza miejscami. Czy tu jakoś ktoś nawoził tutaj
jakimiś wysłodkami, czy no nie wysłodkami, tylko no, no co, zwłaszcza, że tam była taka, zaraz za chłodnią, miałem taki dubuł z wapnem, ale co to za wapno było, to sam nie wiem. Ja to też jak spychałem tą, tutaj tą ziemię nawoziłem osady takie no, z przetwórni owoców. I tam oni to uzdatniają wapnem i zrobiłem sobie pH powyżej 8. Tutaj chloroza żelazowa mi często występowała, głównie takimi płatami. No i mówię, no tutaj w tym, dwa lata temu robiłem akurat z firmy tej Tadekrop Ultraferro i no i fajnie to się zachowywało. W tamtym roku przestałem. No to miałem faktycznie, no dużo miałem placów takich żółtych i czereśni. No, w tym roku też trochę tak za późno zacząłem, ale też stosowałem i generalnie to robiłem próby, bo tu stosowałem Ultraferro i pryskałem żelazem, natomiast tam koło chłodni robiłem tylko Ultraferro i w sumie nie ma różnicy po jakimś czasie. Znaczy wolniej zadziałało tam, ale jak zadziałało, to generalnie z żółtych czereśni, z liści zrobiły się ciemne i to widać, że działa. A jeśli chodzi o jakieś inne próby, no to też jeśli do regalisu, to zakwaszałem wodę i to zakwaszałem też tym sprayem plus, to jest z firmy tego Tradekrop, czy jak się tam mówi, no Tradekrop, no niech będzie, w każdym razie bardzo ładnie zbija pH, a powoduje jakaś tam likwidacja tych jonów czy czegoś tam wapniowych. W każdym bądź razie, no ja mam bardzo wysokie to pH i w sadzie i wody mam 8,4 pH, więc ja to do tych odżywek i czy do tych regulatorów wzrostu, no to zakwaszam. Sadek tutaj w systemie UFO, to jest pana? Daleko? W systemie UFO nie mam. Ale tutaj jest, nie przyjeżdża. A to nie jest UFO. To nie jest UFO? A czy no, nie, źle, pomyliłem się. To znaczy, no tak, generalnie pomyliłem się z jaboniami. Nazywają to UFO, to fakt, no. To jest UFO. W tym roku sadzone? Część w tym roku, część nie. Jakieś dostrzeżenia pierwsze? Miałem zrobić małe doświadczenie, ale jak zwykle to tak kusi mnie zawsze. Pod namową pewnego znajomego zrobiłem. Generalnie myślałem, że mi podpowie jak to zrobić, ale widzę, że muszę się, jeśli ma to wypalić, trzeba się samemu nauczyć. A po pierwszym roku mogę to określić jako porażkę. Dużo większe, znaczy jest to obok drzewka normalnie rosnące, wytrzymały zimę bez problemu, natomiast dużo mi zmarło położonych. Zrobił się taki miszmasz, nie wiem co z tym zrobię, będę wymieniał, wyrzucał, albo będę kontynuował, no, znaczy no nie, mówię, no nie ma. Są to takie, to są nasadzenia doświadczalne. Znaczy, no, doświadczalne, tylko mówię, mnie to kusi zawsze. No, jak robiłem kiedyś doświadczenie na odmianach, to robiłem pół hektara, hektar i teraz wyrywam, jak mi się nie sprawdziło, ale to są koszty i to nie warto. Pole karłówce pan robi? Nie. Tu jest, tam jest 2,5 na półtora. Nie. 2,5 na 2 chyba. Ale możliwe, że to jest za gęsto, więc bo to już to widać. Ale to mówię, to jest takie wirtualne. Może po jakimś czasie możemy. Znaczy nie wiem. Nie wiem czy zostanę przy tym. Znaczy generalnie tak sadziłem 2,5 na 3, ja bym wyrwał co drugie, to mi wyjdzie 3 na 5, więc żebym to nie za bardzo stracił. Tak sobie to wymyśliłem. Ale. No tam są różne. Różne odmiany, bo mówią, że jedne lepiej wychodzą, drugie słabiej. Część jest samochłodnych, część obcotylnych. Powiem, że różne, ale to tak. No, nie będę mieszał ludziom w głowę, bo nie wiem co to będzie i jak to będzie. Znaczy część sąsiadów tam już będzie wiedzieć, bo wydawało mi się, że takie czereśnie też by chcieli mieć takie
część tam powykopywali, więc trzeba by się sąsiada spytać. No dobrze, ja sobie myślę, że już jeśli by można było, to ja bym miał prośbę do pana tutaj.